Siemaneczko, w kolejnym filmie z cyklu Zbuduj zbroję Mark III od D'Agostini. Dzisiaj bierzemy na warsztat egzemplarz numer 18, ale zanim to, teraz opowiem, że przyszła mi paczka z następnymi egzemplarzami 19, 20, 21, 22. A w paczce był dodatkowo powerbank, więc może otwórzmy, zobaczymy co to jest, bo jeszcze go nie otwierałem, przyznam. No dobra, jest powerbank, jest coś jeszcze? Jest jakaś instrukcja. No i kabelek. Kabelek bardzo krótki na USB te klasyczne. Zwykły powerbank jak dla mnie, ale obrędowanie ma fajne. Opakowanie jakoś szczególnie się nie ściera, więc uważam, że będzie dobre. Wiadomo, jakieś urysy z czasem mogą się pojawić, ale nie myślę go zabierać, gdzieś używać. Będzie bardziej jako taka ozdoba gdzieś na półce. Tylko jeszcze jaką on ma moc, mnie ciekawi. Tutaj nie ma. Może tutaj, o. O, tutaj jest. 2600 mAh. No trochę słaby. Nie spodziewałem się u czegoś mocniejszego. Ogólnie tutaj chodzi przecież o sam wygląd powerbanka, a nie szczególnie o to, ile on ma mocy. Chociaż jak byłby mocniejszy, no to na pewno byłby plus na to. Ale bierzmy się za składanie. A w dzisiejszym egzemplarzu mamy elementy od przedramienia oraz elementy od nadgarstka. I oprócz dzisiejszych elementów będzie też potrzebna zmontowana dłoń, którą składaliśmy w poprzednich egzemplarzach. I montaż zaczynamy od skręcenia ze sobą elementów od nadgarstka. Przykładamy ze sobą dwa elementy. Łączymy śrubką. I po skręceniu ze sobą elementów wystarczy nałożyć na nie uszczelkę gumową. Dalej składamy ze sobą część od nadgarstka z elementem ozdobnym. Skręcamy, aby nic nie laczało, aby się ze sobą trzymało to sztywno. I na koniec wystarczy połączyć elementy ze sobą. I gdy elementy są już spasowane, wystarczy przykręcić za pomocą śrubek. I element jest gotowy. Jeśli chodzi o sam element, jest no identyczny jak ten poprzedni, więc nie ma co tutaj zbytnio opowiadać. Jednak tylko się zawiodłem, bo myślałem, że te elementy no jednak będą metalowe i będę to powtarzał cały czas. Także to by było chyba tyle na dzisiaj. Ja Ci dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podoba. Siemaneczko i do zobaczenia już niebawem, bo mam wszystkie egzemplarze, więc powinno to pójść sprawnie. Cześć!